No wychodźcie, chłopaki, rycerze, gdzie jesteście? To ja, wasz Giermek, Maro z Potoka. Gdzie jesteście? Jesteśmy na Malinowej Górce, czy Malinowa Górka. To jest jako ulica, jako nazwa tego oto wzgórza. Tu ciekawym w sumie nic spektakularnego nie ma, ale mniej więcej tutaj w odległości 200 metrów łączy się potok z Isłokiem. Nazwy potoku wam podam, bo wybaczcie, nie pamiętam. No i w sumie nie ma tutaj nic ciekawego, oprócz tych rycerzy, których będziemy szukać. Bo jak podaje ksiądz Sarna, wedle podań, tutaj na tej Malinowej Górce są ukryci rycerze, którzy oczekują na wielkiej bitwy. Kwestia tylko, kiedy ta wielka bitwa miałaby nadejść. No i macie tutaj Odrzykoń. Tam za kole Wisłoka, dobrze nie widać, bo mimo wszystko, myślałem, że będzie widać, ale mimo wszystko nie widać. I potoczek, widzicie, na środku kadru. On tutaj przebiega. Spróbujemy przejść tam w dół, może coś będzie ciekawszego. Może ci rycerze są ukryci gdzieś u podnóża tej górki. No, widzicie, stare drzewa. Tam jakieś już oklapnięte, w głębi, w środku kadru. Tutaj orzech, czereśnia, więc ludzie tutaj na pewno przebywali. No i tu raszówka i widok macie na las. W tle kościół w potoku. No i próbujemy iść w dół. Jedziemy w dół. Jedziemy w dół. To zobaczcie. Będziemy szli tą ścieżką. Jak pięknie jest wydeptana przez zwierzęta. Tu. I rozgałęzia się tu w prawo na zajączki. Spróbujemy tą ścieżką zejść w dół. Zobaczcie. Jem morele. Polecam. Morele suszone. Może tu ten rycerz gdzieś śpi. No popatrzcie, no. Może wy zauważycie. No nic, szukajmy dalej. No, widzicie, ścieżka prowadzi tu w dół. Proszę, śnieg jeszcze leży. Będziemy się kierować w stronę tego strumyka. Ewentualnie poszukamy rycerzy. Wątpię, żebyśmy ich znaleźli, ale może się uda. Jesteśmy tu przy potoczku. Zobaczcie, jak sobie zwierzaczki przeskakują potoczek, hop, hop do góry. Jesteśmy u podnóża góry. Patrzcie, jak ona się rozciąga. Ma jakieś odległość 300 metrów, może 200. Więc być może, że położeni są jeden za drugim, że tak powiem, ci rycerze śpiący. Tutaj szczyt. I to taki jest, no nie wiem, jakby to nazwać, taka podkówka troszkę z jednej strony. Zawinięta. No niestety, mam złą wiadomość, rycerzy nie widać. Pójdziemy jeszcze tutaj wzdłuż potoku, gdzie wpada do Wisłoka. I pewnie tyle, no. Giermek niestety, ale musi poczekać na wielką bitwę. Być może sami rycerze się do mnie odezwą. Zostawię tutaj swój numer telefonu, może się scyfryzowali już rycerze. I zadzwonią do mnie po prostu. Także no to idziemy dalej. Dalej szukamy bocianiego gniazda. Tutaj przebywał Wincenty Pol, nasz geograf, który napisał wiersz o Malinowej Górce. Też wspomina o rycerzach. Szukamy bocianiego gniazda, o którym Wincenty Pol wspominał. Obawiam się, że była tu oto na tej wierzbie. Ta wierzba, no nie wiem, czy ma 150 lat. No, może ma, może nie, nie wiem. W każdym razie Wincenty Pol tutaj przybywał na tym terenie, napisał wiersz. Mam ochotę go zarecytować, ale wiecie, że nie wychodzi mi to najlepiej. Więc wkleję wam i sobie go sami wyrecytujecie. No. Wyrecytujecie. No, powiem wam, że świetnie wygląda tutaj ten teren, bo wszystko jest takie dzikie, zostawione samemu sobie, więc no przepiękny teren zalewowy Wisłoka i dopływ, potoczek. Lubimy potoczki jak zawsze, bo jesteśmy z Potoka, więc lubimy potoczki. Proste. Prosta sprawa. No to idziemy do tego ujścia, bo w sumie przeszedłem w drugą stronę, ale tu mamy przejście. Jak nie wpadnę,
to przejdziemy. No nic, no to jest nic. Robimy streama? Streama. Obawiam się, że to może być karkołomne. Tutaj jest jakieś pół metra głębokości, więcej nawet. Więc nie chciałbym wpaść. Nic, poszukamy. Przeskoczymy. Nie wiem, jak w drugą stronę wyjdę. Ale tu wydaje mi się, widzicie, skarpa, że ja tu dam radę przeskoczyć. Bym się kurwa nie połamał. Nie wiem. No właśnie. No właśnie. Jesteśmy na drugiej stronie. Mamy mostek. Tam popatrz, jak ślicznie przez lasek. Tu mamy. No i malinowa górka. Tu jest po lewej stronie. Tutaj jest już dom. I potoczek. No idziemy na tą, do tego ujścia. No dobrze przeszliśmy. No i jeszcze tu Odrzykoń, górki. Idziemy. Nowa góra. Stare drzewa, jesteśmy na drugiej stronie potoku. No idziemy, idziemy dalej. Tam jest ciekawa jakaś roślina. Kwitnie, zobaczymy co to jest. No może nie kwitnie, ale popatrzcie, jakie ma fajne nasiona. Powiem wam, nie wiem co to jest za drzewo. Krzak. Ma listki takie podobne do... Co to takie ma? Jesion ma chyba takie, może to jesion. No nie wiem, może to jesion. Albo jakaś odmiana. W każdym razie tu chyba ta kalina nieszczęsna. Tego wam chyba jeszcze nie pokazywałem, bo to chyba ma miękkie owoce. Tak, tak. Dzisiaj, o, ile soku. To jest i pestka. W każdym razie widzicie, tu jest to objadane. Tutaj nawet ktoś się posilał. Tu jest w sumie ścieżki, są wszędzie zwierzęce. No i takie ciekawostka, popatrzcie. Widzicie, nad brzegiem Wisłoka taka oto roślina. Nie wiem co to jest, może ktoś pomoże. No nie, to spróbujemy znaleźć. No i mamy tu starą rzeczę jakieś. Popatrzcie, tam zachodzi łukiem. Troszkę wody się nazbierało. I zdecydowanie tą kalinę zwiedzą zwierzęta. I powiem, że chyba im szkodzi. Z tego względu, że wlazłem w jakąś kupę. I powiem wam, że obawiam się, nie wiem czy ja to była kupa. Ale obawiam się, że to było większe zwierzę jak królik, czy tam zając. No nic, idziemy dalej. Miło się, czy je tu kupy? Objedzone coś tu chyba przez bobra. Także powiem wam szczerze, że kupy bobra są naprawdę, nie są fascynujące i śmierdzące i takie placki jak pół placka krowiego. No nie będę, chyba nie chcecie, żebym wam pokazywał, nie? No. Także no jesteśmy tutaj, tak jak mówiłem, druga strona tej rzeczki, przeszliśmy, patrz, tu nurt się uspokaja i tam gdzieś jest wlot tego potoczku do Wisłoka, tak? Czy do Jasiołki, do Wisłoka. Koniec to jakby, albo początek tego wzgórza malinowego. Tutaj widzicie, płynę góreczka, także te 300 metrów tutaj tak nie przesadziłem. I tam i tam gdzieś za tym drzewem jest ten dom. Tutaj widzicie, troszkę już woda się spiętrza. Zresztą tu jest zakręt, taki 290 stopni. I tam już jest rzeka, rozlewisko. I idziemy tam do rzeki. Te dwa zakręty, 90 stopni. Pięknie to natura rozwiązała. Nurt przed wlotem do Wisłoka wyhamowywuje. Tu widzę, jakaś tama jest, czy nie, czy mi się wydaje. No, zobaczmy. Nie, cofa wodę, więc wody jest dużo, tu już nurt zwalnia i potoczek z Wisłokiem, proszę popatrzcie ile jest wody. Będziemy musieli pewnie tą samą trasą. I górki, Odrzykoń, Odrzyłkoń i rzeka, no i rzeka. I popatrzcie jak pięknie, malinowa górka obmywa pewnie rzeczka. Rycerzom obmywa stopy. No niestety nie udało się znaleźć bocianiego gniazda. Może już bociany tu przestały gniazdować. W każdym razie rzeczka jedną stronę i w drugą stronę.
I tyle z wycieczki z Malinowej Górki. Także zapraszam. Bardzo tu nic ciekawego tu nie ma, ale zapraszam. No i Malinowa Góra. Troszkę z oddali, za nami nurt rzeki, tutaj przed nami też. Kukurydza niewykoszona. I piękny zimowy czas. Akurat wody dużo, bo sporo stopach, popatrz jak Bela ładnie płynie. No nic, wracamy. Wracamy z Malinowej Góry, bez malinowego nosa, bez rycerzy. Ale nic, nie poddajemy się. Szukamy dalej.